Dzień dobry, serdecznie Państwa witam. Takie pytanie dzisiaj dostałem. Co to jest sekta? Czym jest sekta według Słowa Bożego, oczywiście. Więc słowo sekta w Nowym Testamencie to jest najczęściej tłumaczenie słowa hieresis. Przetłumaczone jest ono wyrazem sekta w naszych przekładach lub podobnym słowem. Znajdujemy to słowo m.in. w Dziejach Apostolskich 6 razy, w liście do Galacjan też 5 rozdział 20 werset i jeden raz w liście Piotra 2 rozdział 1 werset. Oprócz tego jest ono w pierwszym liście do Koryntian 11 rozdział 19 werset, ale tłumaczone jest ono tam jako słowo stronnictwo. W polskich tłumaczeniach też czytamy czasami wyrazy sekta, heretyctwo, herezja, kacerstwo. Zależy od tego, czy to jest nowszy czy starszy przekład. Wiadomo, co ten wyraz znaczy. Oznacza on przede wszystkim naukę lub system filozoficzny albo religijny, jednoczący tych, którzy się owej nauce do tej nauki przyznają, czyli oznacza on przede wszystkim naukę lub system filozoficzny albo religijny, jednoczący tych, którzy się do owej nauki przyznają. To jest kluczowa rzecz, żeby to zrozumieć. Skoro sekta to jest nauka lub system filozoficzny albo religijny, jednoczący tych, którzy się do takiej nauki przyznają, no to stąd możemy dalej rozumieć, co to jest. W naszych czasach treść tego słowa, tego wyrazu uległa pewnej zmianie, ponieważ większa część chrześcijaństwa tytułuje się Kościołem powszechnym, Kościołem katolickim, więc społeczeństwo powszechne, społeczeństwo katolickie uważa za sektę każdą grupę religijną, każdą korporację religijną i każdy chrześcijański zbór, który do Kościoła rzymskokatolickiego nie należy. Wskutek tego wyraz ten zyskał znaczenie nagany. Często nazywa się wszystkie korporacje sektami, skoro te odłączają się od chrześcijan w ogólności lub od tych, którzy tylko formalnie imię chrześcijan noszą. Samo przez się zawiera słowo sekta, lub mniej lub więcej nagany z powodu myśli, że ci, którzy właśnie są częścią sekty, no to znowu są zjednoczeni przez specjalną naukę, specjalną nazwę, specjalne imię, specjalne tytuły. Nie można nazwać tego poglądu zupełnie fałszywym. Może być fałszywe zastosowanie jego, lecz nie sama myśl. Jednakże dla nas z punktu widzenia biblijnego jest kluczowe dotrzeć do tego, co Biblia uważa pod tym terminem. Więc czy są jakieś podstawy, żeby jakąś grupę chrześcijan, prawdziwych chrześcijan albo takich, którzy czytają Biblię, nazwać sektą? Czy w ogóle jest taka podstawa? Jeśli jest, to jaka? Więc dla nas jest to ważne wyjaśnienie tego, co nas uprawnia do nazywania jakiegoś związku chrześcijan sektą. Innymi słowy, ponieważ tę nazwę nadaje się chrześcijańskim zgromadzeniom i korporacjom, dlatego koniecznym jest poznać prawdziwą zasadę, według której mamy się jednoczyć. Wszystko, co na tej podstawie nie stoi, jest faktycznie sektą. Prawda o jedności Kościoła, czy to jest jedność wszystkich wierzących, przez nich osobiście wyrażana w świecie, jak uczy nas Ewangelia Jana 17 rozdział, czy też jedność ciała Chrystusowego utworzonego przez Ducha Świętego, co nam opisują Dzieje Apostolskie w 2 rozdziale, albo pierwszy list do Koryntian 12 rozdział, to posiada największe znaczenie dla chrześcijan. Chociaż tak zwani katolicy nie zrobili z tego dobrego użytku, nie zrobili z niej dobrego użytku, z tej zasady. Tak więc o jedność ciała prosi Pan Ojca. Za tych, którzy przez słowo apostołów uwierzą w Pana Jezusa, jak czytamy w Ewangelii Jana 17 rozdział 21 werset.
Tam jest wyraźnie powiedziane, aby wszyscy byli jedno. Jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie. Aby i oni w nas jedno byli, aby świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś. To jest praktyczna jedność chrześcijan w społeczności z Ojcem i Synem. Przez działanie jednego i tego samego Ducha Świętego winni byli apostołowie tworzyć jedność w myślach, jedność w słowach, jedność w uczynkach, tak jak Ojciec i Syn w jedności boskiej natury. Zatem powinni ci, którzy przez ich słowo w Jezusa uwierzyli, tworzyć jedność społeczności z Ojcem i Synem. Tak mówi 21 werset tego rozdziału. Zupełnie zjednoczeni będziemy w górze, we wspaniałości, w chwale, tak jak mówi werset 22. Lecz powinniśmy już teraz objawiać tę jedność, aby świat uwierzył. To ma tak potężne działanie, jedność chrześcijan, że świat wtedy będzie wierzył według tej modlitwy Pana Jezusa. I później w dzień 50, w dzień pięćdziesiątnicy, zstąpił Duch Święty z nieba i zanurzył, ochrzcił w jedno ciało wszystkich wierzących tego czasu. To ciało z Chrystusem złączone, Chrystus jako głowa, ciało na ziemi, czyli jako ciało z głową, na ziemi w tej jedności objawione zostało, co jest napisane w 1 Koryntian 12 rozdział 13 werset. Łatwo zrozumieć, że jest mowa o ziemi, kiedy w rozdziale 12 z pierwszego listu do 12 rozdziału pierwszego listu do Koryntian czytamy takie słowa: jeżeli jeden członek cierpi, cierpią z nim wszystkie członki. A jeżeli bywa uczczony albo uświetniony jeden członek, radują się z nim wszystkie członki. W niebie nie będziemy cierpieli. Następnie dodaje Duch Święty, lecz wy jesteście ciałem Chrystusowym, a z osobna każdy jeden członkiem, albo zwłaszcza członkami. Cały ten rozdział rozwija tę samą prawdę. I to widzimy wyraźnie. Lecz już przytoczone miejsca dostatecznie udowadniają, że jest tu mowa o Kościele, czyli zgromadzeniu, czyli zborze Bożym na ziemi. Widzimy więc, co to jest prawdziwa jedność, dokonana przez Ducha Świętego. Najpierw, najprzód jedność między braćmi, a potem dopiero jedność ciała. Duch sekciarstwa istnieje tam, gdzie wierzący w Chrystusa zgromadzają się na innej, a nie na tej podstawie jedności. Sekciarstwem jest, jeśli się z nauki lub wyznania czyni środek do zjednoczenia tych, którzy się tego wyznania trzymają, aby ich za pośrednictwem wyznania w jedno ciało wiązać, związać. Taka jedność nie pochodzi ani z zasady jedności ciała, ani z zasady jedności braci. Jeżeli poszczególne osoby w ten sposób się łączą w związek i wzajemnie uznają za członków pewnej korporacji, to faktycznie tworzą one sektę. Sektę, ponieważ podstawą takiego zgromadzenia nie jest jedność ciała Chrystusowego i ponieważ członkowie tej korporacji nie są zgromadzeni jako członkowie ciała Chrystusowego, chociaż faktycznie mogą być członkami ciała Chrystusowego również, lecz jako członkowie specjalnego towarzystwa się zgromadzają. Wszyscy chrześcijanie są członkami ciała Chrystusowego. Okiem, ręką, nogą i inne wymienione w 1 Koryntian 12 rozdział 13 do 25 wersetu. Lecz być członkiem tego kościoła w przeciwstawieniu do innego jest to pojęcie, którego nigdzie w Piśmie Świętym nie znajdziemy.
Duch Święty porównuje Kościół, czyli zgromadzenie, czyli zbór na ziemi z ciałem, którego głową jest Chrystus. Tak? Mówi między innymi list do Efezjan, pierwszy rozdział, list do Kolosan, pierwszy rozdział. Każdy chrześcijanin jest członkiem tego ciała, członkiem Chrystusowym. Posiadanie zaś członkostwa specjalnego związku, jak było powiedziane wcześniej przeze mnie, jest pojęciem zupełnie różnym, ponieważ, jak to w pierwszym liście do Koryntian, 10 rozdział, 17 werset znajdziemy, wieczerza pańska jest wyrazem tej jedności. Dlatego korporacja dopuszczająca do stołu pańskiego tylko swoich członków tworzy jedność, która jest wyraźnym przeciwieństwem jedności ciała Chrystusowego. Możliwym jest, że dzieje się to z nieznajomości lub niezrozumienia tego, co to jest jedność ciała Chrystusowego i ta jedność ciała Chrystusowego jest dla tych osób nieznane. I też wynikiem tego, że Bóg chce, aby ta jedność była na ziemi widoczna, czyli objawiana, a ci ludzie tego nie wiedzą. Tacy chrześcijanie tworzą faktycznie sektę i zaprzeczają swoim postępowaniem jedności ciała Chrystusowego. Gdyż wielu jest takich, którzy są członkami ciała Chrystusowego, lecz nie są członkami danej korporacji. Przeto wieczerza pańska, chociażby członkowie pobożni w niej uczestniczyli, nie jest wtedy wyrazem jedności ciała Chrystusa. Teraz przedstawia się nam pewna trudność. Mówi się, że dzieci Boże są w rozproszeniu. Wielu pobożnych braci jest członkami tej lub owej korporacji, opiera się na tej lub owej specjalnej nauce, albo nawet dla korzyści jest związanych w sprawach religijnych ze światem. Niestety tak jest. Są tacy, którzy nie mają wyobrażenia o jedności ciała Chrystusowego, albo tacy, którzy nie uznają konieczności objawiania tej jedności na ziemi. Wszystko to nie uchyla prawdy Bożej. Ci, którzy w wymieniony wyżej sposób, wymieniony wcześniej sposób, się zgromadzają, nie są niczym innym jak sektą. Sektą. Jeżeli uznawałbym, jeśli ja bym uznawał wszystkich chrześcijan za członków ciała Chrystusowego, jeżeli ja uznaję wszystkich chrześcijan za członków ciała Chrystusowego, jeżeli ich miłuję z tym zastrzeżeniem, że chodzą w prawdzie i świątobliwości i wyznają Pana z czystego serca, bo to jest zaznaczone w 2 Tymoteusza, 2 rozdział 19 do 22 wersetu, i z otwartym sercem przyjmuję nawet u stołu Pańskiego, wtedy nie postępuję w duchu sekciarstwa, chociaż nie jestem w stanie zebrać wszystkich dzieci Bożych, lecz postępuję w myśl zasady jedności ciała Chrystusowego i dążę do praktycznego zjednoczenia wierzących. Kiedy z kolei jednoczę się z innymi wierzącymi przy uroczystości wieczerzy po prostu jako członek ciała Chrystusowego, a nie jako członek jakiejkolwiek społeczności kościelnej, mniejsza o jej nazwę, kiedy czynię to rzeczywiście uznając jedność ciała Chrystusowego, będąc gotowy do przyjmowania wszystkich chrześcijan, którzy w prawdzie i świątobliwości chodzą, wtedy nie jestem członkiem sekty, lecz jestem członkiem ciała Chrystusowego. Każde zaś jednoczenie się na innej zasadzie, bez względu na to, w jakiejkolwiek formie, w jakikolwiek sposób się ono odbywa, aby utworzyć korporację kościelną, jest sekciarstwem. Zasada jest bardzo prosta. Niekiedy jednak istnieją wielkie trudności w jej urzeczywistnianiu z powodu położenia, w którym znajduje się Kościół Boży. Jednak Chrystus starczy za wszystko. Sprawa będzie nietrudna, jeśli zgodzimy się na to, aby w oczach ludzi stać się małymi. Sekta jest
to korporacja kościelna, która ugruntowana jest na innej zasadzie niż jedność ciała Chrystusowego. Taka korporacja jest sektą, jeśli ci, którzy ją tworzą, są uważani za jej członków. Postępuje się w duchu sekciarstwa, jeżeli niektóre tylko osoby dopuszcza się i uznaje, chociażby nie nazywano ich członkami korporacji. Mówi się tutaj nie o karności, która jest wykonywana w łonie ciała Chrystusowego, lecz mówi się o zasadzie jednoczenia się. Słowo Boże nie uznaje członkostwa jakiejkolwiek społeczności kościelnej, lecz mówi tylko o członkach ciała Chrystusowego. A członkowie ci są powołani, aby objawiali jedność przez wzajemne z sobą obcowanie. Należy wskazać na kosztowną zachętę, którą mamy w Mateusza 18, rozdział 20, werset, gdzie Pan Jezus Chrystus nam obiecał w dni sekciarstwa, czyli rozerwania, w złym końcowym czasie wszędzie przebywać pośrodku, gdzie dwóch lub trzech braci w jego imieniu albo do jego imienia się zgromadzi. W zamieszaniu nas otaczającym posiadamy nić przewodnią tyczącą drogi, która jest nam przygotowana, zgotowana. I to mamy napisane wyraźnie. A w wielkim domu są nie tylko naczynia złote i srebrne, i to mówi drugi list do Tymoteusza, drugi rozdział od 20 do 22 wersetu. A w wielkim domu są nie tylko naczynia złote i srebrne, lecz także drewniane i gliniane, a niektóre ku uczciwości, inne z kolei do zelżywości. Jeżeli by tedy kto siebie samego oczyścił od tych rzeczy, to znaczy od nich odłączył, będzie naczyniem ku uczciwości, poświęconym i użytecznym Panu, do każdej dobrej sprawy przygotowanym. Chroń się też pożądliwości młodzieńczych, a naśladuj sprawiedliwości, wiary, miłości, pokoju z tymi, którzy wzywają Chrystusa z czystego serca. Przeczytaj ze swojej Biblii 2 Tymoteusza, drugi rozdział od 20 do 22 wersetu. Dziękuję za uwagę. Z Bogiem.